Ciekawe, niektóre NPC-ty się ruszają, a niektóre stoją. A w ogóle nie? Zauważyliście, ja że są tam inne... Są ma dwa kitki, jakoś nie mogłam nawet zagadać. No nie, dziwne. Zobacz, nie? O, teraz się poruszyła, ale nadal nie mogę z nim gadać. Ale z kim? No tu taki przede mną NPC. No. Z kokardami niebieskimi. O! Drugi NPC. A ja jestem Night Miller, nie? Podwójne standardy. Chyba się nie doczekamy, no bo tutaj 7 graczy musi być chyba, a jak wywaliła jedną osobę... No. O, no. Ja escape nie mogę kliknąć. Aha. Muszę alt F4. Nie ma takiego klikania. A ty co tu robisz? Ja Yipi. No czemu ty wiesz, twoja myśl to podleć? Nie ma dowodów. Co robi królik przed moim domem? Stoi? Siedzi. Co? Postawię zepsuty telewizor źle. Postawię królika źle. No, wszystko dzisiaj na nie. Wysadzić dom w ogóle, to już nie będzie mu przeszkadzało coś w środku. Cieszę, że się... No i to jest jakaś myśl. Cieszę się, że się przyznajesz, to mogę oddać właścicielowi telewizory. No i po co taki jesteś? To było zabawne, wiesz, za pierwszym razem. Teraz to już nudne. Tak? To ciekawe. No, turna. No? Kupisz mi pierścień jeden w gildii? Co ci? Bo ja nie mam odblokowanego, a przydałby mi się ten Crapshell Ring. On daje plus 5 defensa, chyba że masz w skrzyni, gdzie się nie używasz. Ale jego nie można chyba kupić. Crapshell Ring. Plus 5 defensa daje. W śmietniku, tu jest taki śmietnik za... Czekajcie, za kim? Za... Nie. No tu jest taki śmietnik u góry wejście z tego jajka. Śmietnik u góry. Tak, koło namiotu Harvey'a. A, tu widzę. Nie mogę wziąć. A, to... To nie jest dla każdego, bo ja wziąłem. Aha. Myślałam, że to dla każdego. Okradła nas ze śmieci. Moje śmieci. Śmiecie. Pójdę jeszcze do szefa sobie coś zjeść. Ja nie powiem, kto plecak kupił jako pierwszy. O, wszystkie popsute telewizory w kurniku są, jak miło. Czy ja mogę się zapytać, jakim cudem się tu znalazły 4 zepsute telewizory w kurniku? No, ktoś przyniósł kurom. Jezus, no normalnie. Ty nie masz w swoim kurniku telewizorów zepsutych? Dobra, inaczej, czemu są zepsute, a nie działające? Bo nie ma tam prądu. Właśnie. No nie wiem, co? Bo kury zadziobały i nie działały. Właśnie. Nawet no, jakby był prąd, nawet jakby był prąd, to chciałabym zauważyć, że jest rozbity ekran, a raczej mało prawdopodobnie, żeby kury były w stanie dziobami go rozwalić. Jakby to był, nie wiem, indyk, to by się może zgodziło. No, no ale kury... Ale ty nie wiesz, jakie te kury są zorganizowane. Leciał program Ziarno, więc jak miały się powstrzymać? No baczmy, co wyczarowała. Nie poszły mnie okraść. Ej, a w kopalni były drabiny rozstawiane, żeby Emily, można było... Emilii, powinnaś na klęczkach oddałaś pieniądze. Ona mi coś mocuje, ona mnie obcina! A nie, no nie mogę wziąć skill już więcej. Kill off your skin. Ja mam bombki. Będę chcę zobaczyć teraz, Dajd, jak ty wyglądasz. Ale można jeszcze podejść do Gila, on wam da dodatkowe jajko. Wyglądam jak bezdomny. Joki kaktus. On szczeka. Szczekający kaktus. Pies, pies w butach, w bucie. Jak ja mam go podnieść? Ja będę pierwszy. Ha. O nie, muszę zjeść. O, okej, ale tak to nie mogę. Taką stylówę ci Emilii dała? Perka? Tak, o.
A. Jak pracownik. Wow, co dla ciebie pracę. Rise and shine, Dr. Freeman. Szukamy przystojnych kibali. Czusik. No nie, czemu nie przyjmujesz? Taki fajny prezent. Sam się upadł na tych przystojnych kibali. Aż się boję do mieszkania wchodzić. Ja ci do mieszkania nie wchodziłem. Ja szanuję twoją prywatność. Oho! Czy to był jakiś podtekst? Mam nadzieję, podtekst? Że to się nagrywa. Jaki, to był jakiś podtekst? Jaki znowu podtekst? Pod tytułem wszyscy inni zatem wchodzą do mojego mieszkania na przykład. Knight wchodził do jej mieszkania i kłamie, że nie wchodził. I kłamie w internecie. Jest nagrane. Okej. Okay. I żeby tylko raz... A to mi nikt nie wchodzi, tak? Nie. Nikt nie kłamie. Nigdy nie kłamią. Obawiam się, że to jest akurat nagrane, dziewczyny. Knight chyba myśli, że on nie jest w internecie. Ale ja tak przez... W ogóle sobie przypominam jakiś film, który oglądałem na jakimś kanale YouTube'owym. Z waszego Stardew Valley. To przerobione. To jest fotomontaż. To już była dyskusja, że to sztuczna inteligencja, wiesz? O. To jest wszystko wygenerowane. Czyli to, co widziałam na pierwszym streamie z tego waszego Stardew Valley, kiedy tu siedziałam, to też było wygenerowane. Prawda. Tak. Dobrze, rozumiem. Gdzie mam tego Ancient Dola schować? Do artefaktów. Jest skrzynia po lewej. Nie, po prawej, po prawej. Ja się nie znam na stronach, wiesz, także... Powiedz, którą ręką piszesz i będziemy się odnosić. Lewą. To ta druga. Dobra, i tak pomylę. Ej, w ogóle Vincent, ten gówniarz, to on sprzedaje artefakty i to jeden, którego nie mamy. Gówniarz. No nie złowiłam tego skorpiona, nie trafił się ani razu. Łom. Co to jest? Ale piękne. Dobra, mam mało życia i brak żarcia, więc ja już uciekam. Dobra, to ja też. No nie, skończyły się wyścigi. Dzięki, dobrze, wziąłeś to na siebie. To było nieplanowane, ale... Nie, ale doceniam. Właśnie, bo ja zapomniałem obejrzeć tego Queen Sauce, a dzisiaj jest środa, okej. Się ruszył do mnie ten manekin, o nie! Jak się przestraszyłem! Chociaż raz miałeś pełne portki. Nie mam portek, mam sukienkę. Spódniczkę. Mary, wyglądasz jak księżniczka Zelda. Księżniczka i Zaura. Z The Legend of Zelda, co się nią gra. No. Dobra, postawiłem na psa. Na pewno wygram. No postawiłem na psa, jest ostatni. No nie. A sabotowaliście wyścig, bo można jednego opóźnić. Jak? No musisz zagadać do gościa, który siedzi na ławce obok Sandy, obok wejścia do sklepu Sandy i on sabotaż zrobi. I cię mnie tutaj dźgasz. Nie ciebie. O Jezu, dinozaur. Ale on potrzebuje jednego jajka chyba, żeby ten sabotaż zrobić, jako zapłatę. Ale to oszukiwanie jest. Aha, odezwał się. Co ty sugerujesz? Nic jeszcze nie sugeruję, ja. Czy ja coś sugerowałam? Powiedziała tylko, że się odezwałeś, co jest zresztą prawdą. No jest to prawda, dobra, zobaczmy jaki dzisiaj ociek na mnie czeka. Ja byłam bardzo precyzyjna po prostu. Też jestem. Popugujesz outfit. Zero własnego stylu. No. Opa, i teraz nie postawiłem na psa i pies prowadzi. No przecież to jest 1984. 90% osób podaje się już przed przed poddaniem się. Jest ktoś jeszcze na farmie? O, kotowata, jesteś na farmie. Możesz mi jeden
krzak usunąć. Jaki krzak? Nad stodołą taki głupi chwast leży. Co to nad stodołą jest? Boże, jeszcze musi się kobietami tutaj wysługiwać. No muszę. To właśnie... Ale babą? No, ale... One zrobi to dobrze? Na pewno? Ale do czego innego są potrzebne? No ten tutaj ale... chwast nad tobą. Ja nie wiem, co ty chcesz. No chwast... No nie... Proszę. Instrukcje były niejasne. Mofrajs, to chociaż ty... Instrukcja. Ale chciał. To. No teraz byłeś na tym. Wróć. Aha. No ten chwast. O właśnie. O nie, podziękował. A co ty chciałeś tam coś postawić? No chcę postawić, teraz królik musi się przesunąć. Ale to kliknij prawym, to on się chyba przesunie, bo tak coś słyszałem. O. I właśnie tak dinozaury wyginęły. O, oh, wow. A za co to za wino? Kalafiory i ziemniory. Idę kupić tę książkę na przepisy. Słyszałam, że jest Worf. A to dzisiaj bookseller? Nie. Nie ma. Nie ma, ale Werka idzie kupić i kupić. Tak, ja już idę kupić i koniec. No. Wychodzimy z tej kopalni, żeby się zresetowały te szkielety, czy one się... Czy musi dzień minąć? Nie musi. Normalnie zmienną? Nawet nie musisz... Nie, trzeba wyjść z kopalni. Trzeba. Nie trzeba na zewnątrz wychodzić. Wystarczy wejść do windy, wyjść i wejść z powrotem. Ale nie no tak. Przez windę wychodzę na powierzchnię. A winda na zimę nam jest więcej? Winda? Dynia. A winda jest więcej? Może trzeba ściąć. A melon też nie? Na pewno? Na pewno. Z melonem to mi się zastanawiała, wiesz? Dobra, to jutro, bo za to przekonałaś mnie. Ale na pewno? Diali, chodź kupić ten pierścień. Dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać. Dzieliście szczurkę, ona, a nikt nie zbiera ikry. Jak nie zbiera, zbiera. Ja zbieram. Cały czas. Boże. Czy ty właśnie powiedziałeś, że chcieliśmy Sturgeona? Dobra, a kupić Sturgeona, żebyśmy do nie. Tego wrócili? Kupię tego Sturgeona. Nie kupuj. No nie kupuj. Przypomniał mi się normalnie ojciec. Chcieliście psa i nie ma kto z nim na spacer iść. Normalnie to samo. Ile tego liku trzeba było dla George'a? 12. Jeden znalazłem, więc teraz pewnie zaczęły się pojawiać. A to gdzie jest reszta? W lodówce już u niego? Nie. No to ja wrzucam do skrzyni z wiosną. A nie z więdzą? Skrzyni nie z więdzą. Nie, no do lodówki daj. Bo to jak zerwane, to... Szczerze się zepsuje i... Co on zepsutego nie będzie chciał? Będzie jeszcze narzekał. On sam jest trochę zepsuty. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. Loki, co ty robisz? Co się dzieje? Jezus Maria, do bunkra muszę iść, trzy sygnały, ja pierdolę. Kurde. Gdzie są te liki, bo kolejny znalazłem. Lochi, jak ja przyjdę do Stardew Valley będę odnosić, muszę do bunkra zapierdalać. Tutaj Purge zapowiedział, jak on się porami przejmuje, no naprawdę. Weź. Inwazja, ten o jakichś likach mówi, no. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Może ma jakieś przecieki? Jeszcze jak? Aha, a wejdziesz do gildii na chwilę? Jasne. A weź kup ten Crab Shell Ring, bo pewnie już możesz. Jezu, kupcie mu ten pierścionek. Nie mogę, nie mam go.
Ale to pokonałeś 60 krabów? No nie pokonał. Ale po co ci za wszelką cenę ten ring? A to nie było za te dagi, te co z ziemi się wyłaniały? Lepiej sobie po prostu dropnąć jakiś ring. Ile masz? Brawo, Knight! Mam 41 na 60 krabów. Aha. No nie mam. Został oblodzony. No zostałem oblodzony, no. A ty, Werka? Straciłem jeden żelaza. Jak ja to przeżyję? Ja to w ogóle po jaskiniach nie chodzę, także nie mam poubijanych tych postów. Trzeba dzień zresetować. A to Diali, chodź do gildii na chwilę. Chyba też nie mam. No nic nie ma. No jak to nie ma? No nikt nie tyle chodzicie po kopalni i nie ale macie. Nikt nie bije po to, żeby bić kraby. No jak możecie, no? A na którym level są najbardziej? Na wszystkich może znaleźć. Komu zdropiło Lucky Ringa? Mi. I czemu odłożyłeś do skrzynki? A nie wiem, bo to jest kolejny. Okej, pierwszy... Znalazłam, to będę prosić. Ej, to ja też bym może chciał. Masz jeszcze jeden? No sobie mam. Nie wierzę. A jakie masz jeszcze pierścienie? Jak ty chcesz je wszystkie... Jak ty chcesz te pierścienie wszystkie nosić, wytłumacz mi? Motrajs, ty sobie zdajesz sprawę, że to jest najrzadszy pierścień w grze. Co? Nie. Lucky Ring, to jest jeden z najrzadszych przedmiotów w grze. A druga już była, no tak. Aha. A to o co chodzi w tej aferze z drzewami? Że ktoś ścina, czy że ktoś sadzi? Bo tak... Jakiej aferze z drzewami? O co chodzi teraz? No o aferę z drzewami. Afera drzewowa. Afera drzewowa. O co chodzi? Doszło do bójki, bo drzewa ścinają. Ten flet to ktoś inny sprzedawał, bo pamiętam też, że właśnie Elliot ołówek sprzedawał, ale też kojarzę, że był jakiś flet. No. Afera flet fletowa. Abigail ma flet. Znowu jakaś afera. Nie, Abigail miała, jak to się nazywa, takie coś, taką tabliczkę, co się przesuwa po Ouija board, żeby rozmawiać z duchami. Aha. Luigi Board to się nazywa. Luigi, tak, dokładnie. Hej, Luigi! Hej, Luigi! Wykopuję nasiona, co nie wyrosło i poprawiam, bo sadzicie na pałę. Jezu! I co tu kręci afera? Afera kolejna. Ale to jutro wyrośnie. To pozytywne nie, w ogóle. Jakie jutro? Zwiędnie zaraz. Sama nie, no to... Dni rośnie. Ale jest na... Wszystko pozwiędnie. Jest na pałę posadzone. Tak, no. Tak nie może być. Na skandal. Kto wyciął truskawkę? Gadnij. Czekaj, czemu? No bo... Była na pałę posadzona, no. Prosto. Ej, a w ogóle burza z piorunem jest, a mówiliście, że w lato dopiero jest. Przyłapani na kłamstwie. Afera piorunowa. Powinno niedługo wyrosnąć. Co? Ile masz serduszek z Shane'em? A czemu pytasz? 5. Szypujemy was. Już ty wiesz czemu. Nie. Jakiś gracz na pewno mi się oświadczy i nie będę musiał się męczyć z tym. A, pewnie liczysz na Norba. Ja liczę na każdego, kto będzie na tyle desperatem. Mówię, pytam, o czym ja gadaliście, bo siusiu byłem. O tym, że Knight bierze ślub z Shane'em. Nie biorę. To prawda. Nie. Nieprawda. 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 On stwierdził, że potrzebuje niebieskie kurczaki. Ale to wystarczy się zaprzyjaźnić. 800. Ale nie długo tego. Nie na kopie trzeba ślub wziąć, wiesz? Nie trzeba. Nie. Ale oczywiście, że w ogóle nie współpracuje z nami Morty. No właśnie też. Ej, do was też przyszła Jogi, żeby prosić o rybę? Nie. Nie. Pewnie. Ja jeszcze z domu nie wyszłam. Pewnie coś... A może zrobiłeś już to?
Jeżeli będzie za mną biegać, no. No z kosem mi pod żebra dałaś z samego rana. Na przywitanie! Łódzkie takie. No halo! Ja nie jestem z Łodzi. Ktoś brał w sobie quest od Piera? Który? O, z tym sashimi. Ja mam. No przyszło mi, tak. Ale kuchni. A nie, mamy kuchnię. A dasz mi? A ile dasz? Dać? Proszę. A ile dasz? Nie wiem. Mogę dać grzybka. Grzybka takiego ładnego ma. Ma złotą gwiazdkę. Takiego pomarszczonego? Nie, Ej, Crystal Fruit, pomimo nazwy, to się chowa nie do minerałów, tylko do owoców z zimy. For real? Jaki błąd? Proszę się przyznać. For real on to? Co? Każdemu mogło się zdarzyć. Co? Pierścionek krabowy za sashimi, dla Piera. Nie, to może ja sam sobie zrobię shot sashimi. Czyli legendarną rybę. To wtedy, żeby było sashimi jak najlepsze. A Night ci się ogrodzą... Co? Umarł w trakcie. Został wypisany przez FBI. Niech ktoś przetłumaczy na polski. Nie chcę być targetem FBI, więc wolę tego nie robić. Bo będę następny. Ogrodzenie się w domu rozwala, to chciałem powiedzieć. O nie! O nie, co teraz? Zrobić ci nowe? Nie, dziękuję! To jest proste akurat, ja w sumie mogę zaraz zrobić. Tylko najpierw mam misję wielką. No tak, wycinania drzew. Kosę mi pod żebra dałaś. O, dobrze być. Ale to chcesz, żeby ktoś odebrał śmieci? Ja mogę odebrać. Gdzie odebrać, co? Ale no, nie no, bo tak tutaj jakby nie miał... Wytłumacz mi, jaki proces myślowy zaszedł, że na to wpadłeś. No bo tak trzymasz tą płytę, jakbyś nie chciała jej stracić. Ale kto? No ty, Erza. A nie, ty... O. No bo mi się głosy czasem mylą. Mnie nawet nie było teraz. Tam po prostu żeluzję sobie. Aha. O co chodzi znowu? Jaka afera? Afera śmieciowa. Śmieciowa. Afera śmieciowa. O, ja mam kolejną z Linusem. Mogę go na farmę zaprosić. Jakbyś mu nie dał telewizora, nie miałbyś jej teraz. No ale jak go zaproszę na farmę, to nie będzie już tego telewizora miał. No tego nie zaprasza, Jezus. No właśnie... Ja wiem, że to jest przykre. No wiem. Ale telewizor jest ważniejszy. Boże, jak Talia dziwnie to wygląda, jak tak stoi przed domem. Dlaczego ją obrażasz? No bo dziwnie wygląda, tak sterczy. Mam nadzieję, że Erza to wszystko słyszy. Pocałowały się tak bezdotykowo na odległość. Erza, on ci żonę obraża. Jeżeli cię podglądam. Ale nie. Ej, no czemu mi robisz śmietnik? Erza, widziałem jak to było. No ciekawe dlaczego. A no czemu? Obrażasz jej żonę i się jeszcze dziwisz. Cieszę się, że po mordzie nie dostałeś. Moc, kraszisko. A no i nie wiem czemu, ale ciągle się wykluwają samce w tym slime hatch i mam problem. No bo jest chyba tylko... No bo jest chyba tylko jedna farma. No bo jest jedna samica na czterech samców i tak za bardzo nie będą się mieszać kolorami, jak będzie dysproporcja. Jest jeden samiec na trzech samców.
sielanka na farmie. O mój Boże, się zarumienię zaraz. A, bo ja zapomniałem zatańczyć z kimś, dobra. Tańczysz z kimś, a czemu ty nie tańczysz z Penny? No, Motrajs mnie poprosił przedtem. Aha! No Norb, a ja ciebie pytałem i odrzuciłeś. Serio? Jeżeli to było przy sklepie, to ja wszystko odrzucałem, bo ja chciałem tylko zobaczyć, co w sklepie. How dare you? I Tiali też. Afera tańcowa. Czy się trafiły jako nagroda? Znaczy następne będę mieć w kolejce. A to patrzę na to. Jak ty byś bez tej werki żył? Cały czas ci daję prezenty. Prawda. Dziękować powinieneś częściej. Boże, to wszystko się nagrywa. Dajcie spokój. Przez przypadek misklik. O! A to znowu chcą się mieć i rozrzucać. Nie no, skąd? Co w ogóle dało ci taki pomysł? Skądowi. Chodź, pokażę ci. Ej, ładnie urządziłaś. Ja nawet nie wiem, jak używać tej dziwnej podłogi. O, dostałam ekspres do kawy. Co tu się... Co tu się stało? Ojej! Może to mieć pewien związek z tym, że widziałem, jak Werka trzyma bombę. Ale to tylko teoria. Wy naprawiajcie. Wydaje ci się. Przypadek? Wkładałam sobie do alku i chciałam otworzyć skrzynkę i pomyliłam klawisze. Karolina jest w komorze gazowej? No, tak wyszło. A jaki jest tego powód? Jest Żydem.